Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 4. Słuchajcie, garść do pogadania z wami, słuchajcie. Bo tam kampanię sobie oczywiście toczymy, jak tam leci, ale chciałem pogadać. Słuchajcie, tak sobie myślałem, i zanim zaczniecie pisać gromy w komentarzach i sypać tutaj, to posłuchajcie chwileczkę, a dopiero potem porozmawiamy sobie. Zacząłem sobie dumać nad troszkę formułą kanału i myślę sobie nad jakąś tam delikatną zmianą tej formuły. Mówię, na spokojnie, zanim zaczniecie krzyczeć. O czym myślę? Jaki mam gdzieś zamysł w głowie. Zaczynam dumać nad formułą streamową. Nie wynika to jakoś tam super z tego, że nie wiem, jakoś jestem wielkim fanem streamów czy coś, ale po prostu myślałem nad jakąś zmianą gdzieś tam w formule prowadzenia kanału. I może wam powiem więcej, o czym myślę. To nie jest tak, że jeżeli wam to teraz powiem, to tak w rzeczywistości będzie i nie wiem, i nie podlega to jakiejś tam negocjacji albo w ogóle zmianie. Dlaczego myślałem o formule streamowej? No dlatego, że gdzieś tam formuła streamowa i tak w dużej mierze zakłada pracę codzienną. Ja i tak pracuję codziennie w jakiejś tam formule, jakby tworząc te materiały codziennie, i tak to robię. Myślałem, czy tego jakoś tam, wiecie, nie przerzucić w formule właśnie materiałów na tych, które dzisiaj produkuję na co dzień na YouTubie, żeby ich nie zrobić streamowo. Co by to miało pewnie zmienić? No pewnie to, że pewnie by to wszystko było wieczorami. Znaczy, no nie wiem, i tutaj ja mam cały czas gdzieś dylemat, wiecie, zawsze pozostaje ta kwestia, ten Twitch, Hitbox, tak, czy YouTube, w ogóle dzisiaj dużo osób streamuje na YouTube po prostu. I gdzieś tak mimo wszystko chciałem się jakoś odnieść i posłuchać jakichś tam waszych opinii, co o tym myślicie. Oczywiście streamy, tak, to pewnie jest oczywiście formuła jakoś tam codziennej pracy, no ale oczywiście do streamów też dochodzi wiele innych wariantów, tak, bo możemy naturalnie, czekajcie, ja przeczytam tylko za zwrócę do wątku. Duch nie potrzebuje snu, więc gdy zatrzymujemy się na odpoczynek, Mardor oddala się, by doglądać innych spraw, jak choćby poczynanie moich wojsk na granicach Necros. Gdy otwieram oczy, mój generał czeka już zwykle z raportem o postępach pracy. Ostatniej nocy było jednak inaczej. Chodź do mnie, Mardorze, powiedziałem głośno. Po kilku chwilach rozmyta postać stanęła przede mną. Gdzie byłeś? Przemierzałem zachodnie granice Wielkich Arkan. Chciałem potwierdzić prawdziwość pewnych interesujących podgłosek, odparł Mardor. Wydawał się bardzo podekscytowany. Mów. Wielkie Arkany mają poważny problem na zachodniej granicy. Duże barbarzyńskie plemię nieustannie nęka królewskie garnizony. Królowa Emilia popełniła fatalny błąd i wysłała w ten rejon znaczną część swojej armii. A to oznacza, że wschodnie kresy królestwa są pozbawione ochrony. W ciągu miesiąca moglibyśmy podbić Wielkie Arkana. Podbić Wielkie Arkana? Ze wszystkich państw powstałych od chwili rozliczenia to jest największe i zapewne silniejsze. W odróżnieniu od pustynnych terenów Necros, Wielkie Arkana są żyzne i zasobne w naturalne surowce. Gdyby udało mi się je zdobyć, Necros stałoby się najpotężniejszym królestwem na całej planecie. Ale skoro tak, to dlaczego perspektywa ataku na królestwo napawa mnie strachem? Opracuj plan. W wolnej chwili rzucę jego okiem, powiedziałem. Można oczywiście robić powiedzmy taki materiał tak VOD, tak? Czyli no VOD oczywiście mam tu na myśli formułę, w której dzisiaj pracuję. Weźmy sobie pieseły może do armii, może trochę nam to ułatwi. Ile mamy? 6 kościołków już. Tutaj co, były jakieś tam chyba szkieletory czy mumie, to będzie trzeba sprawdzić w takim razie. Tu są jakieś ta dziesiątki zombioków. Mana mi się zregenerowała, więc myślę, że mogę się szarpnąć na nie. Czyli powiedzmy robić formułę jakoś tam streamową kilkugodzinną, tak? Bo powiedzmy, że i tak dzisiaj formule kilkugodzinnej pracuję codziennie. Wtedy myślałem też więcej o takim formacie, wiecie, multiplayerowym, tak? Czyli gdzieś tam z wami, żeby robić więcej materiałów, tak? Bo gdzieś zawsze miałem takie z tyłu głowy poczucie, że no nie wiem, na przykład nie chciałem robić, wiecie, sesji multiplayer z widzami, no bo zawsze było takie poczucie, że hej, bo to jest trochę nie fair, bo tam, wiecie, jeden będzie miał dostęp do tego, wiesz, żeby akurat na ten umówiony dzień przyjść, drugi nie. A gdyby to, wiecie, było w jakiejś tam stałej i regularnej formule, to... O, pięknie, idealnie stankowałeś. Gdyby to było w jakiejś tam stałej i regularnej formule, wtedy więcej można by robić, jakichś tam powiedzmy wariantów multiplayerowych, czy to nie wiem, z Hearts of Iron na przykład. Zawsze w sumie chciałem z Hearts of Iron zrobić trochę więcej multiplayerowego contentu, gdzie gra, można grać w kilka osób po prostu. I od choćby na przykład to. Jeżeli by to było w miarę regularne, to uważam, że już wtedy jest to fair, bo wtedy powiedzmy każdy ma potencjalnie zawsze jakąś tam szansę na to, żeby zagrać, żebyśmy grali razem. O, to ciebie by trzeba zdobyć. Nie wiem. Dajcie znać, co o tym myślicie. Bo ja mówię, na razie dumam. Ja dziś rzeczywiście, to też jest tak, że nie lubię jakoś, wiecie, myśleć cały czas tylko o... No, możemy was przyzwać. Wy jesteście idealnymi tankerami dla mnie. Nie lubię, wiecie, siedzieć w miejscu w kontekście mojej twórczości, bo już uważam, że zaczyna mi się robić wygodnie, a to jest zwykle dobry, zły sygnał. Nie lubię takiego sygnału mieć w mojej głowie. Jeżeli zaczynam myśleć, że już jest wszystko w porządku, to znaczy, że się źle dzieje.
za 40. Trochę boli, ale nie jakoś strasznie. Zaczynam wtedy myśleć, że coś robię nie tak już. Zatem po prostu gdzieś tam zawsze wychodzę z założenia, że lubię mieć taką formułę, gdzie coś się zmienia, nie? Mimo wszystko. Już może nie walcz. Ty powinieneś już sobie poradzić chyba. Oni są już zaklątwowani, więc raczej nie sądzę, żeby mieli mi coś wielkiego zrobić. Grupowa klątwa jest fajnym czarem. Dobrze, że mi podeszła. Materiały, na które ktoś tam może oczywiście nie zdążyć. Wymaga do śmierci na mistrzowskiej, obydwa. A okultyzm mi się teraz bardziej przyda, bo potrzebuję więcej trochę regeneracji many. Zauważyłem, że zaczynam ssać pałki na tym poziomie. Nie mam kryszteksów, tak? Żeby zrobić ratusz. No oczywiście pieniędzy. Tu jest regeneracja, dobrze. Co dostaliśmy? Pierdolniczki też. Kryszteksy są tu. Okej? Okay. Zapiszmy grę, bo ja tu mogę sobie jakiś strat narobić, których bym nie chciał narobić. Przecież was jest tylko sporo. Aż tak dupa nie boli. Odkąd tu zaczynamy? Chodź tu. Więc i tak większość materiałów pewnie bym przerzucał w formule VOD, tak? Czyli materiału, który gdzieś tam później można obejrzeć i nie stanowi on jakby jakiegoś tam, nie jest to niedostępny materiał, który nie jest do obejrzenia. Czyli albo jeżeli by to było formuła, nie wiem, Twitchowa, hitboxowa, to tam na tych ich serwerach można zawsze zostawiać, a jeżeli YouTube'owa, no to wiadomo, tutaj na kanale. Dumam nad tym, bo mówię, często, wiecie, są takie sytuacje, że nie mam jakiś wyjazd czy coś i potem zawsze narzekam, że nie wiem, nie mam komunikacji z wami, wy też często narzekacie, jak nagrywam do przodu, że a, coś tam robię jakoś inaczej, albo nie wiem, niekonsekwentnie. Mówię, taka dygresja moja naszła mnie. Siedziałem na pniu drzewa przez kilka godzin studiując mapy, które przedstawił mi Mardor. Jego plan miał spore szanse powodzenia. Nawet przy użyciu dość skromnych sił powinno nam się udać przebić przez granice Wielkich Arkan. Napotkane na drodze cmentarze powinny dostarczyć na wystarczającej liczby żołnierzy. Maszerując dniem i nocą, co nie powinno przysparzać trudności mojej armii umarłych, zasiadł na terenie Wielkich Arkan w ciągu miesiąca. Armie zgromadzone przy zachodniej granicy nie zdążyły przybyć za sieczą, a gdyby nawet do tej pory przewyższalibyśmy ich dwukrotnie liczebnością. Może nawet pięciokrotnie, gdyby wymagała tego sytuacja. Czy mam poczynić odpowiednie przygotowanie? Zapytał stojący za moim plecami Mardor. Nie. Mów. Zwinąłem mapy w rulon i schowałem je za pazuchę. Miałem do nich już dla nich inne zastosowanie. Nie zaatakujemy Wielkich Arkan, powtórzyłem. Za dobrze znam historię, Mardorze. Gdy tylko jakiś nekromanta zaczyna stanowić zagrożenie, jednocześnie przeciw niemu cały świat. Nikt, nawet orkowie czy trolle, nie chcą mieć za króla kogoś, kto kontaktuje się z zmarłymi. Ależ moglibyśmy podbić ich wszystkich. Nie ma nic bardziej niebezpiecznego dla nekromanty niż zbytnia ambicja. Moglibyśmy opanować cały świat, dlaczego mamy pozostać słabi, krzyczał Mardor. Wcale nie chcę być słabym, Mardorze. Nie chcę tylko, by nasi sąsiedzi uważali za zagrożenie. Nie chcę również rządzić całym światem. Co mi z tego przyjdzie? Najprędzej śmierć. Chcę za to mieć swój własny kawałek świata. To mi wystarczy, a teraz odejdź, zanim będę zmuszony ukarać się za twoją bezczelność. Mardor zniknął zgodnie z rozkazem, ale sprawa z pewnością nie była jeszcze skończona. Wyciągnąłem z powrotem mapę Mardora, uśmiechnąłem się na myśl o sposobie, w jaki miałem mi jeszcze posłużyć. Okej, to mamy załatwione. Tutaj jakieś tam dziesiątki szkieletorów. W porządku. Też nie powinien być problem. Im więcej tych wampirów będziemy mieli, tym stopniowo ta walka zacznie się robić dużo, dużo prostsza dla nas. To jest jakiś tam oczywiście niemały plus. Możesz sobie iść do przodu. Spokojnie, żebyś tutaj zachęcił ich do uderzenia w ciebie. Wybornie. Tylko dobrze mieć jakieś tam statystyki w walce zawsze, bo to zawsze ten bohater wtedy jakkolwiek działa. To jest niemały plus. A co tutaj? Zielony Border Guard, okej. Okay. Też zielony. I tu kolejne przejście. 11 poziomowy kapłan. Misja. Ciekawe. Demoniczny ogień, weźmy to. Skończmy turę. Zumbioki chodzą. Owinąłem mapę opisując dokładny plan podbicia Wielkich Arkan moim listem i zapieczętowałem wszystko czarnym woskiem. To miało być moje pierwsze oficjalne pismo jako władcy Necros i nie przyszło mi jakoś na myśl, że mogę potrzebować królewskiego sygnetu. Cóż, odcisk kciuka będzie musiał wystarczyć. Co on chce zrobić? Nawet nie mam pomysłu, co on ma w głowie. Wysłać to komuś? Tak by logika podpowiada. Ognistym domku. Ile was tu w ogóle jest? Dziesiątki. Myślę, że wampirzami sobie poradzimy to... walkę zrobić. Zachęć ich do bicia w ciebie. Wybornie. Dokładnie o to mi chodziło. Uderzę sobie w 11, bo i tak uderzę w 25, więc za jedno mi to. Dobrze, że oni piesała nigdy nie chcą bić. To dobrze o nich świadczy. W sumie jakbyśmy mieli więcej piesełów, to one by fajną robotę zaczęły robić, te piesełki. Zobaczymy. Do sprawdzenia na pewno. Niestety nekromancja nic nie działa, bo nie ma żadnych istot żywych, z którymi się bijemy.
Ile ratusz 5000 kosztował? Nie, 2,5. To mogę dzisiaj go zrobić. Daj krysztaksa jednego. Ten mój dochód jest faktycznie żenujący. Bez tego 1000. Dlatego zawsze gram pod to. Sporo duchów, to jest oczywiście do porobienia już teraz, na spokojnie. Tu jest jeszcze ten ołtarzyk, którego nie zebrałem. Koksownik siarku, nawet miło. Dworek mam. Te wieże ciemności trzeba zacząć robić. Masz ta chaosu, to jest... Ha, czary chaosu. Mhm. No i kopalnia złota będzie. Słuchaj, powinienem był to szybciej zrobić. Tak teraz o tym myślę. Klątwujemy was? Nawet chyba nie ma takiej potrzeby. No i nic, i tak sobie dumam. A jak wam mija weekend? Macie jakieś plany? Ja mam w sumie zaraz, wiecie, ten. Bardzo fajną rzecz, bardzo lubię. Mam zaraz wyjazd na regaty youtuberów. Zaczynają nam się już niedługo. Nie wiem, czy tam jesteście z okolic Mazur. Tam zwykle jest jakaś formuła spotkaniowa. Aczkolwiek to szczerze mówiąc, jeżeli gdzieś tam myślicie o spotykaniu się, to nie polecam akurat tego formatu. Z tej przyczyny, że masa youtuberów, w tym na przykład ja. Ja na przykład tam jadę z żoną i ja to bardzo traktuję jako takie, wiecie, wyjazd dla mnie rekreacyjny. Nie zaś jakiś taki, powiedzmy, wyjazd, gdzie siedzę i się skupiam na tym, żeby gdzieś tam spędzać czas, nie wiem, z widzami i tak dalej. Chociaż tam przychodzą dzieciaki, przychodzą starsi, różnie to bywa. Takie, bardziej zapytuję, powiedzmy, niż cokolwiek więcej. W sumie weźmy to, zróbmy. Jedna siarka. Może chociaż czary drugi. Jaki ja mam poziom magii śmierci? Trzeci. Może by coś z tego się jeszcze wyciągnęło. Trzęsawisko. To jest pomysł dobry. Pisaliście, że to jest zajebisty czar. Myślę, że nie zaczekać tutaj tury jeszcze, wiecie? O, już w wampierze jest ładna liczba. Tak, zaczekamy turę, bo jeszcze chcę zrobić trzeci poziom. Jestem głęboko przekonany, że we wszechświecie działają dwie potężne siły. Stworzenie i zniszczenia. I postanowiłem poświęcić się badaniom jednej z nich w nadziei, że któregoś dnia uda mi się poznać sekrety wszechświata. Zniszczenie nie wybiera. Wykorzystuje do swoich celów każdego. Kiedyś myślałem, że siły zniszczenia i śmierci są reprezentowane wyłącznie przez takich jak ja, nekromantów. Byłem w błędzie. Prędzej czy później wszystko umiera. Prędzej czy później wszystko przemija. Oto najważniejsza prawda w całym wszechświecie. Nawet armia dowodzona przez nekromantę, ucieleśnienie i śmierci też kiedyś przeminie. Gdy tylko ktoś, jak choćby potężny czarnoksiężnik Sandro, próbował zdobyć władzę nad całym światem, siła zniszczenia wspierała go przez pewien czas, bo potem z braku lepszego określenia spodziewanie zmieni zdanie. Zniszczenie i śmierć osiągnął każdego. Dlatego właśnie jeszcze nigdy w dziejach ludzkości nikt nie rządził całym światem, a przynajmniej niedługo. Wszystko przeminie. Tak długo, jak nasz kapryśny wszechświat nie zwraca na ciebie uwagi, jesteś bezpieczny. Fajny jest ten bohater, podoba mi się. Co na trzecim? Grupowe odwołanie. To mam akurat. Dobra, to weźmy jeszcze was, bo w dużej mierze tylko na was mi jeszcze zależy w armii. Możemy lecieć. Dobra. Cóż tu? Tu są dziesiątki mumii chyba, jakoś tak? Możemy zaryzykować, zobaczyć jak nam to pójdzie. Zobaczmy, jak tu jest duża siła. Dziesiątki mumii. Zapiszmy grę. Mumie chyba były w miarę twarde, jak pamiętam. Z drugiej strony już też jestem trochę lepszy. Dziesiątki. Wrzućmy wam... No właśnie. Zacznijmy od grupowej klątwy na was. Potem pomyślimy, co dalej. Pięknie. Chodź tu bliżej. Zobaczmy, ile zabijamy na strzała. 8. Nieźle. Zabolało nawet. 5 bym wycofał. Obrywamy ostro. Nie chciałbym go stracić. Bardzo dobrze. Ciebie zresztą też, nie? Zwejtuj, stań tu. Defenduj. Wleć. Wezwij was z powrotem. Odleć. Boję się, że mogą uderzyć mi w bohatera teraz. Nie, już nie uderzą. Defend. Wzywaj więcej tego dziadostwa. Niech oni się tam z tym biją. Zwejtuj. A gryź się z nimi. Zwejtuj. Ciasno się robi. Spieprzaj.
Ty już wlatuj. Okej. Czyli bez strat. Znaczy, ze stratami oczywiście na poziomie psów. Demonariusz. Niezłe. Efekty strachu chyba mnie za bardzo nie dotyczą, ale tak, niezłe. Co tutaj jest? Pójdźmy w tę stronę. Zakładam, że jakieś tam zombiaki i inne ścierwo. Co do tego potrzeba? Nekromatron. Jakiś tam świąt. Nekromatron jak działa? A, 10% efektu. A, to taki standard jazzowy akurat. Weźmy to. Tu jest z maną coś. Sporo mumii. No, pojechaliśmy dziesiątki, to sporo nie pojedziemy. Też powinniśmy w miarę spoko pójść. Naturalnie tym mumiom zaraz zarzucimy klątwę. Potrzebujemy klątwy. Zacznij od kamiennej skóry może. I podejść do przodu. Teraz tam. Ty może nie. Cztery. Lekko. Powinno pęknąć. Dobra. Jeszcze ten temat, wiecie, zostreamowe podrzucę na pewno na Romie, bo gdzieś tam chcę o tym dyskutować, chcę o tym rozmawiać. Demonologia nie będzie. Uważam, że to jest fajny temat pod dyskusję. Oczywiście zobaczymy, jak to się jeszcze dłużej utrzyma i co sobie tam postanowimy. Bo nie wiem. Zielony? Jakoś się ciebie tu nie spodziewałem. Skąd ty żeś tu? Olać to, czy lecimy po niego? Nie, no polećmy do niego. Weź te kunie. I dawaj tu. Zrób was i was. Dolecisz? Dolecisz. Trochę umocnimy tym samym wojsko. A w sumie na nich możemy farmić już chyba wampiry. Tak mi się wydaje. No 11 wampirzy to już jest fajna siła, z którą należy się liczyć. To jest przeciwnicy, muszą się liczyć. I to trzęsawisko będę mógł na nich rzucać. To jest fajny czar. Bo ja mam trzeci poziom czarów. Tak, trzeci, dobrze. Mamy buścik do rtęci. Nie mam rtęci, tylko to jest jedyne, czego mi brakuje. Rtęć by mi się przydała bardzo. Tego ja nie przejdę jeszcze. A skąd ci tu przylazł? Zapewne stąd. Sporo duchów, sporo gargulców. Nie są to najtrudniejsi przeciwnicy świata, ale mogą być irytujący w pewnych sytuacjach. Rtęć się jeszcze zrobi. Trzeba poczekać na pieniądze. No i kościane smoki już będą niezłe. Lećmy tędy. Tu jesteś. Jak żeś tu wlazł? Tędy. To dosyć proste. Co byś mi nie spieprzał za bardzo? Ile on ma ruchu teraz? O! Ale miły czar! No proszę. No zwiejesz mi tak. Już się tego nauczyłem, że warto to robić. A, kilka mumii. To robimy oczywiście pod wizję, pod nic więcej. Dobra. Raz. Wybij się z tym. Dwa. Trzy. Dobrze. Sprawnie. Mumie się przydadzą, ale nie wiem, czy już teraz. Tu bym zapisał grę. Beholdery bywają irytujące. Bywają. Smutek to są morale, odwołanie, osłabienie, zrób tak. Schowaj się za nie. Przeżyjemy to. I tu już się możemy zacząć skrzeszać. To też dosyć wartościowa wiedza. O, niestety dostaliśmy... Właśnie, Miss Fortune. Nie lubię tego czaru. A, mamy to Miss Fortune cholerne. Ale wampir spokojnie daje radę. No i ciekaw jestem, czy coś się wskrzesi z tego. Właśnie. Flakonik lepki? Nieźle. Znaczy bardziej to mnie dwa wampiry cieszą niż cokolwiek innego. To tak podrzucę. O, tutaj jest jakiś... To
ty możesz przechodzić ze zielonym? No to wygląda, że możesz. Ciekawe. Znaczy, że wróg ma do mnie dosyć dobry dostęp. Tak warto zauważyć. Czego ty jeszcze wymagasz tutaj? Trochę wszystkiego. Pytanie co do rekrutacji, a obawiam się, że siarka. Tak się obawiam. Zróbmy tak. Czy rtęć, przepraszam, chciałem, miałem na myśli. Kryśteks! O dziwo. Gdy się odkryłem, Mardor już czekał, unosząc się bezgłośnie nad moim łóżkiem. Bez wątpienia myślał o zabiciu mnie we śnie. Zastanawiałem się, czy wiedział, że to niemożliwe. Jako część zaklęcia, które zmusiłem Mardora do posłuszeństwa, rozgniotłem kości jego czaszki na drobny pył i pomieszałem z inkaustem. Taką tę mieszanką wytatuowałem sobie imię Mardora na lewym żywym ramieniu. Od tej pory był w mojej mocy. Na zawsze. To jest właśnie granica, zapytałem wesoło. Mardor nienawidził, gdyby byłem wesoły. Kapitan Enric właśnie obsadził ostatni z naszych południowych garnizonów. Następnie ma poprowadzić swoje oddziały na północ. A to dlaczego? Ponieważ straciliśmy niepowtarzalną okazję podbicia Wielkich Arkan. Z jakiegoś powodu królowa Emilia wycofała trzecią część swoich wojsk z zachodu i przemieściła ją na południowo-wschodnią granicę. Chcę, żeby oddziały Enrica udały się na północ, na wypadek gdyby królowa chciała zaatakować Necros. Nie zaatakuje, odparłem ze spokojem. Skąd ta pewność? Ponieważ Emilia reaguje tylko na mój list. W ramach dobrosąsiedzkiej pomocy przysłała mi twoje plany ataku, ostrzegając je o słabych punktach, które odkryliśmy w liniach obronnych. Co zrobiłeś? Wrzasnął Mardor. Obrzuciłem go gniewnym spojrzeniem i syknąłem. Bacz na ton, jakim się do mnie zwracasz. Przez krótką chwilę Mardor próbował przezwyciężyć wierzącego zaklęcie, wreszcie zwiesił głowę i wyszeptał. Wybacz, mistrzu. No, już lepiej, powiedziałem. Spróbuj zrozumieć, Mardorze. Istnieje wiele sposobów na prowadzenie wojny oraz na jej uniknięcie. Wojny zawsze są kosztowne, dlatego wysłałem twoje mapy królowej Emilii. No, ale nic nie rozumiem, mistrzu. Nekromanci cieszą się, nie bez powodu, opinią rządnych władców szaleńców. Władzy szaleńców. Królowa Emilia zakłada, że Nekros będzie stanowić zagrożenie dla wszystkich państw ościennych, jeśli nie dla całego świata. Przesłałem jej te mapy, zasiałem w jej głowie ziarno niepewności. Od tej pory królowa będzie się zastanawiać, dlaczego to zrobiłem, co mną spowodowało. Dlaczego nie podbiję mi królestwa, skoro, jak dobrze wie, mogłbym to zrobić bez większego trudu. I tak jak ty, nie możesz pojąć, dlaczego nie pragnę absolutnej władzy nad światem. Ona również nie zrozumie, dlaczego zaprzepaściłem taką okazję. I co z tego, zapytał Mardor. To, że dzięki temu przetrwam. Wielkie Arkana i Paledra upadną. Królestwa, które powstaną na ich ruinie, również odejrą w niepamięć. Zatem Nekros będzie tu, gdzie było od zawsze. I zgadnij, kto będzie siedział na jego tronie. I właśnie to Mardorze nazywam prawdziwym zwycięzcem, powiedziałem. To jest kurwa badass, ten bohater. Strasznie mi się podoba. Jest, przynajmniej nie jest takim frajerem, tylko jest takim złodupcem dobrym. Dobra, mamy już coraz więcej wąpierzy, co znacząco mnie cieszy. Pozbądźmy się ciebie, bo jesteś trochę mobilniejszy. Warto by wrzucić... warto by podejść do przodu, Ignacy. Bo ktoś tutaj hity zbierać musi. A ty całkiem masz niezłą redukcję. Ty nie podchodź. Wybornie, oj, wybornie. Dobrze. Ty morduj to, bo to zadaje więcej obrażeń. I w zasadzie już bitwa jest wygrana. Mamy też szczęście, więc niekiedy wchodzi sytuacja, że redukujemy mocno obrażenia. To tak... Podrzucę tylko kawki jeszcze łyczek. Absolutnie wiecie co, nie spodziewałbym się, że one wymagają tych kryszteksów. W sumie to możemy was dosłać, taki mały kontyngent mojego wojska. Zawsze to przydatne. A jeden smok, słuchajcie, robi przynajmniej trochę strachu zawsze. I w rzeczywistości, i tak mentalnie. A jestem silniejszy od zielonego. Ma więcej miast, to prawda. Ma więcej hajsu, wszystkiego. Ciekaw jestem, kim będzie ten pomarańczowy. Jakiś final boss wygląda na to. Może są ci Krigani wspomnieni wcześniej. Zabójcza strzała. Tylko, że ja nie daję ataków dystansowych. To sami po tym. Iść w tę stronę. Warto by dojechać was. Kopalnie zawsze są w cenie. Podejdźmy tu. Jest już jeden kościok. Poza tym to jest, wiecie co, zawsze tank niezły. Tak? 275 hapsów. To mało jednostek robi tyle obrażeń. Podejdźmy tu. Ty tutaj. Wybornie. Tak, i w pierwszej linii oczywiście będzie stał. Pięknie. Zobaczcie, 19 obrażeń. Boli? Jak na moje nie. Nawet wiecie co, chyba zaryzykuję nie rzucanie czarów, tylko tak sobie zaczekam na was. Podejdźcie, proszę. I dare you. Dawaj, zachęcimy go tutaj do podejścia. Wy pięknie, no. No i ktoś już ma słabe morale. A wampiry wszystko koszą, co pozostanie. No, wampir jest solidnym DPS-em. No mu trzeba oddać. To też nie będzie trudna bitwa. Luźno. 14 hapsów, w sumie niepotrzebnie. Coś wasze czary nie działają, nie? A smoku wszystko stankuje tutaj pięknie.
No, bardzo mnie to cieszy. I plus jeden do szybkości. Mamy dosyć sprawnego tego bohatera. Tak, nie wiem, co robić. Jak nie wiesz, co robić, to nie rób nic. Dawaj tędy. Pozwólmy mu uciec. Co mi tam, będę się męczył. Oczywiście skarby, kurhan. No, tak. Powiedzmy, że nie jest to jakoś tam dla mnie super kuszące, ale zróbmy to, żeby zrobić już. Dobra, wystarczyło? Chciałbym więcej pofarmić wampirów. Nie powiem. Bardzo chciałbym więcej ich pofarmić. O, kopalnia siarki. O, plus jeden data. No, boostik do obrażeń zadawany. Czemu ja tu wchodzę co chwilę? Bez sensu. O, nie zaatakowaliście mnie zombie? A to kompania, to już was więcej widzę jest nawet. Czyli nawet chcecie coś zrobić. A to szanuję. To wejdź tu. 22 obrażenia. Dawaj do przodu. Chodź tutaj. Oni chętnie się z tobą pobiją. Wow. Wejdź tak, żeby nikomu nie przyszły głupie pomysły. To jest piękny cel do atakowania. Wow. Poza tym naprawdę nieźle bije ten smok, to tak w ogóle pomijając. Pomyślcie, co będzie, jak będzie ich więcej. Będzie jeszcze więcej fanu. O, siarki nie zdobyłem. Może nie podlatuj. I tak dojedziesz któregoś zaraz w kontrataku. Nawet nieźle. Jakby temu się coś odwidziało, to... O, właśnie. Pięknie. Myślałem, że im bardziej spierzesz gęby. Ale starcza. To chciałem wziąć jeszcze. Ale wymaksujmy to. Zagrajmy tak, jak gdzieś tam na początku zakładałem, że będę maksował w tę stronę. Jak nie muszę z wami walczyć, to nieźle. O, kusza. Fajnie. Chcemy tę laskę? Co to jest? Okej. No to weź kuszę. W sumie nic więcej nie potrzebuję od ciebie. Przegonisz to? Tak, przegonisz. To jest wyjście z one way'a jakiegoś. Widzicie to? Na pewno to widzicie. Jak z armią jesteśmy? Wysyłam jakiś drobny posiłek? Podzielmy się posiłkiem w takim razie. Śmigaj tam. Dwa smoki, to już jest dwa razy taka sama siła, jaką posiadam obecnie. Buścik do ataku. O, tutaj coś. Kryształ pamięci, odporność na zapomnienie. Nie, żeby to było przydatne do czegokolwiek. A, bo to są punkty magii, dobra. Kilka tylko. A, dobra, to kilka to dojedziemy. Jedź tu. Jeszcze bym ten biom mój zczyścił trochę, bo tu jeszcze widzę, jest budynek do wampierzy, który trochę zlekceważyłem. A mógłby mi w sumie mocno zdublować moją armię. Kilka wampierzy już dojedziemy raczej. Żeby trochę uprościć sprawę, to... Pięknie. Jeszcze piękniej. Halo, co mi tutaj trąbią? Powariowali ci Rzymianie. Dawaj tam. Mam nadzieję, że się jeden nie dojedzie. Bo. Oj, chciałbym to ci wrzucić. Kumplu. Ty już atakowałeś, to teraz ciebie. Wybornie. Tu jest brak kontrataku. Tu zresztą też. A, to był głupi kontratak w sumie. Teraz tak o tym pomyślałem. Ale nie zdarzyło się dużo, więc spoko. Plus 3 do ataku. To też mile widziane. Buścik do morale. Oczywiście dla jednostek, które morale w ogóle mogą posiadać, bo to też nie jest takie oczywiste. Lecisz, smoczysz w sławie. Plus 2 wampiry. I dotychczas to był jeden z lepszych, kurde, kapliczek, jakie spotkaliśmy. Bo przynajmniej tam najwięcej wojska dostaliśmy dotychczas. Weźmy to, żeby oni tego nie mieli. Chodźmy tu. Hopa. O, ładnie już smoki biją. No mówię, jak się zdublowało siłę, no to tak. No i nawet w ostrzale coś robimy. Nieźle. Niezła postać. Ile was tu? Kilka.
Dojedziemy. I tu jest wiedzy budynek do wampierzy. Oddajmy tu jeszcze raz. Za karawanę będzie trzeba zrobić w takim razie. No, zacznijmy od uproszczenia trochę. Uderzyć w siebie na pewno. Ale wiemy, że to nie jest coś, z czym się nie da żyć. Bo on będzie bił w smoka w dużej mierze. Też się tutaj podleczysz troszkę, ale to za mało, mój drogi. Szkoda, z wampirów nie da się brać wampirów, nie? A pomyślcie, z tą nekromancją ta misja byłaby jeszcze miliard razy prostsza. Cóż to za kusza? Ona daje smutek, dobrze pamiętam? To jest to? Skąd znamy tę bitwę, co? No to defense. Co oni tacy są? Ostrożni nagle. Nie spodziewałem się. Jeden wąpierz mniej. To nawet boli. Tu. Okej. Okay. A tu ile? Trzy wampiry? Jak się tam rekrutuje? Trzy. No, one są drogie. Grupa A daje mi kuszę opieszałości Waldera. O, więc niezła broń. Dobra, zapiszmy sobie tutaj rozgrywkę. Ja już zacznę w następnym odcinku. Następnie myślę, że będę musiał jakąś miksturę wypić. Na pewno się muszę zregenerować i wyleczyć, to nie ulega wątpliwości. Póki zapamięci, zróbmy to. Ja wam dziękuję. Ja bym Ignacy, byliście wy, a to moi drodzy był Heroes of Might & Magic 4, a my widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.